Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Pierwsze zadanie z matury próbnej z 2014 roku z Operonem, bodajże z listopada. W listopadzie była ta matura. Dlaczego to nagrywam? No bo jeszcze jej nie ma, tak? Jak mówiłem wam ostatnio, zauważyłem, że kilku matur brakuje, właśnie takich tego typu, więc postanowiłem je właśnie nagrać. Oczywiście zanim zacznę to robić, bardzo cię proszę o komentarz, czy uważasz, że fajnie tłumaczę te zagadnienia, czy też uważasz, że coś powinienem zmienić. Jest to dla mnie cenna wiedza, napisz to w komentarzu. A teraz zaczynamy. Wartość liczby a równe 2 pierwiastki z 5 minus 3 do kwadratu jest równa, no i tu mamy a, b, c lub d. W jaki sposób zrobić to zadanie? Oczywiście jest tutaj wzór skróconego mnożenia i ten wzór, pozwólcie, że ja sobie kolorkami tutaj najpierw rozpiszę tak na szybko, czyli mamy a i a. Teraz dopiszę sobie b razy b i tu też będzie b. No i teraz tworzymy wzór, czyli a minus b do kwadratu jest równe a kwadrat, ponieważ tu jest minus, to ma być minus 2 razy a razy b i oczywiście plus b kwadrat. Czyli nasze a to oczywiście będzie 2 pierwiastki z 5. Minus a weźmiemy na czarno. Nasze b to będzie oczywiście trójeczka. No i oczywiście zamykamy nawias i do kwadratu. Równa się. Po pierwsze, mamy liczbę a, którą mamy podnieść do kwadratu, a więc piszemy 2 pierwiastki z 5 i podnosimy do kwadratu. I teraz stop. To jest ok w momencie, jeżeli tu postawimy nawias. Co ten nawias powoduje? Że to do kwadratu będziemy i dwójkę podnosić, i ten pierwiastek. Jest to ważne z tej prostej przyczyny, że gdyby nie było tego nawiasu, to byśmy tylko pierwiastek z 5 podnosili bez dwójki, tak? A mamy całą liczbę a podnieść do kwadratu, a cała a to jest 2 pierwiastki z 5. Ok? Dobra. Minus dwójeczka sobie przepisujemy razy. Nasze a to znowu jest 2 pierwiastki z 5. I nasze b to jest trójeczka. O, już plus. Nasze b to jest trójeczka. I oczywiście to b miało być do kwadratu. Ten plus teoretycznie powinien być taki czarny, tak? Bo to był czarny. No myślę, że to fajnie rozpisałem i wszystko wiadomo co i jak. Dobra, no to liczmy. 2 do kwadratu, 4. Pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest pierwiastek z 25, czyli po prostu piąteczka. Minus. I teraz mamy tak. 2 razy 2 to jest 4 i razy 3 to jest 12 pierwiastków z 5. I jeszcze plus 3 do kwadratu, czyli oczywiście 9. 4 razy 5 to jest 20, plus 9 to będzie 29, minus te 12 pierwiastków z 5. Tak, oczywiście 4 razy 5, 20, plus 9 to się stąd wzięło. No i teraz szukamy odpowiedniego wzoru. Odpowiedzi, znaczy się, no 29 minus 12 pierwiastków z 5, widać, że jest to odpowiedź D. Ok, no i tyle. Napisz mi jeszcze raz, proszę cię, w komentarzach, czy fajnie to wytłumaczyłem twoim zdaniem. No i zapraszam cię do kolejnego zadania. Łapki w górę, zawsze mile widziane. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.